Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, na samym początku możecie zostawić łapkę w górę. Ja się muszę pochwalić, że skończyłem materiał z tego, z Minecrafta, więc możecie wpaść na drugim kanale. Zapraszam serdecznie, wyszedł tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa wygląda tak, że znajdujemy się oczywiście w Nowigradzie, słuchajcie, i na samym początku chcielibyśmy, na samym początku to przede wszystkim chcielibyśmy się dobrze bawić. A coś czuję, że będziemy się dobrze bawić, wykonując te wszystkie trzy wykrzykniki, bo są one zaraz koło siebie, więc będziemy mogli je wszystkie naraz wykonać. To jest jakaś zadymiarska, kurczę, dzielnica. No a potem zobaczymy, jakieś misje poboczne, zlecenia, misje główne. Nie do końca wiem, nie mam jakiegoś większego planu, po prostu usiadłem, odpaliłem Wiedźmina, w końcu Wiedźmin. No i tyle, i zamierzam się dobrze bawić. Ktoś tu mnie woła, że jestem siwy. Kurde, ale ta dzielnica, to ci powiem, wygląda jak, nie wiem, 2002 rok, jesteś z Poznania i jesteś idziesz koło kurczę stadionu Legii Warszawa. Mniej więcej tak to wygląda, widzę. Wszyscy kurwa zadymiarsko tutaj, jak coś strażnicy, bandyci, wszystko tu się dzieje. Co jest? O co chodzi? Już miał Mamy, nawet panie na... Wiedźmin, problem. Szukamy rannego kolegi, no i znaleźć go nie możemy. Jednak się chyba wykrwawi. Wy zrobicie różne monstra, to może i do niego nas doprowadzicie. Dobrze zapłacimy. Czemu nie? Czemu nie? Chwila zwłoki nie zaszkodzi. No, to prowadźcie, panie Wiedźmin. Czym prędzej, bo nieszczęśnikowi pomóc trzeba. Pierw chyba powinniście dać mi jakiś trop. No 100% to nie jest ich kumpel, nie? A tak. No, biegł w stronę portu, z kanału. Z kanału? Smród ścieków rozpoznam wszędzie. To powinno wystarczyć. No, represje w Nowigradzie 2. Czyli mamy kilka misji represje w Nowigradzie. No dobrze. Czyli musimy wyniuchać jakiś smród szlamu, tak? Stopy. Jestem w stanie wyczuć. Aczkolwiek szlam? No nie wiem, zobaczymy. Oj! Kamerka, nie! Dobrze, że przynajmniej mam dźwięk. Dobra, wracamy. Chociaż zapach podobny do wet pussy będzie pewnie ze szlamu. Także wyczuję. Jestem totalnym alfa Odcisk czadem. butów uwalanych szlamem z kanałów. Ale podoba mi się, że ten gościu napis bandyta i chłopta. Kolegi szukamy. Wybieg zakrwawiony, biedakowi trzeba pomóc. No nic, ale może mają jakieś fajne rzeczy w ekwipunku. A swoją drogą, no właśnie, bo to jest bardzo ważne. Kiedyś wykonywaliśmy jeden wykrzyknik na moście. I tam od jakiegoś gościa, który przeszukiwał ciała, mogliśmy kupić kurczę miecz. I po raz kolejny mi się ten wykrzyknik na mapie pojawił. I ja się tam udałem, myśląc, że tam zaczniemy odcinek. Natomiast to była ta sama misja, więc po prostu nie zaczynałem tam, bo już wtedy gadaliśmy z tymi ziomami. Natomiast teraz, zamiast im zapłacić, postanowiłem przypierdolić im z siekierki w głowę, tak, że nie wstaną, i ukraść sam ten miecz. Więc to był ten miecz, który mogliśmy dostać. Kurczę, całkiem niezły. Dobra, idziemy szukać dalej. Taka mała, krótka informacja. Staramy się przejść Wiedźmaka na Ej ty, 100%. do ciebie mówię, Raczej się nie chyba uda, ciebie bo to to jest lubię. kur... Raczej się nie uda, bo to jest kurczę za mocna gra. Krew świeża. Za bardzo Mamy cię rozwinięta. skurwysynu. 5 pudów najczystszego fistechu nam spaliłeś. Wiesz, ile to było warte? Dobra, Wiedźmak, bierz kasę i spływaj. To łowca czarownic. Ta, róbcie co chcecie, ale to są też bandyci. Łowcy czarownic. Fanatycy kontra bandyci. To jest ciężka decyzja w sumie. A jebać tych łowców czarownic. Róbcie kurwa co chcecie. Róbcie co chcecie. Nie musisz nas namawiać. A co mnie to tam interesuje w sumie? I ciśli. Jeżeli Wiedźmar ma wybierać pomiędzy złem a złem, to kurwa woli nie wybierać wcale. Co tu jest? O kurcze, tajemne przejście? Chyba nie. A może? Może jest tu coś ciekawego. Pomniejsze glify. To już wystarczająco było dużo warte, żebym tu zajrzał. Jeszcze może tutaj można wejść, nie? Na dole nie ma nic. No dobra, no to idźmy do kolejnego znacznika, bo w tej dzielnicy zadymiarskiej jest ich sporo. Jest tu też dostępne zadanie, jest tu jakiś kupiec. A do kupców zawsze warto zajrzeć, bo tam karty zawsze można kupić.
Wita pograć. Powinni nam wypłacać dodatek za i to jest rozrywka w Wiedźminie, prawdziwa. Jak najwięcej, żeby było gwinta. Dobra. To trzeba pójść na skróty, na szagę. O kurczę, to jest jakiś kowal, chyba nigdy u niego nie byłem. Ło, to wygląda na jakiegoś szefita. Ty, ja tu kiedyś byłem? Nie, nigdy tutaj nie zajrzałem na 100%. O kurczę, gwincior. Zapraszam do mojego statu. Solidna robota i rozsądne ceny. Kurwa, jak ja bym w gwinta stąd zagrał, wariacie. Nie wiem, czy coś od ciebie kupię, czy nie, ale na pewno zagrałbym z tobą w gwinta. Tak, tak. I opierdolił cię do dna. Z siana, oczywiście. No to dziwnie zaczęło. Dobra. Tak, tak, gramy oczywiście naszymi królestwami północy. No i chyba wybieramy Foltesta, chociaż może jakiś Skojatel. Te też są fajne. Lecz kurwa, zapomniałem, jak się grało ten Skojatel. A też była fajna talia Skojatel. Potwory były do kitu, ale aczkolwiek teraz zabraliśmy kilka ciekawych rzeczy. Oriana. O kurde. Przywoja Regisa. Królestwa Nilfgaardu, Cesarstwo Nilfgaardu. No też kilka fajnych tutaj i ciekawych kart dostaliśmy, natomiast wydaje mi się, że Cesarstwo, kurczę, Nilfgaardu nadal jest za słabe. No, grajmy Królestwami Północy. Pewnie nie jest to najmocniejsza talia. Myślę, że Skojatel jest mocniejsza, ale jakoś się tak przyzwyczaiłem do tych Królestw Północy. Wiem, co wymieniać, co nie wymieniać, jakoś tak leci. Lamberta wymieniamy. No i Deadmonta wymieniamy. Nie, mogłem tam przecież Wes wymienić, a nieistotne. No mamy solidne tutaj, solidne karty. Wydaje mi się, że gramy ostatnią linię. Wydaje mi się, że możemy chyba zagrać pod ostatnią linię. Ja lubię w ogóle grać tak, że gram tylko i wyłącznie jedną linię naraz. Że nie mieszam na przykład tej środkowej i ostatniej, tylko wszystko na jedną linię, nie wiem czemu. Ale lubię tak. No on się pewnie podda. To było najrozsądniejsze, co zrobił. A gra szpiega. Dobra, o kurczę. Dobra, wydaje mi się, że my w takim razie spasujemy. Jeżeli chce sobie to wygrać, to niech sobie to wygrywa. Kurczę, klawiatura mi prawo-lewo skacze. Wygraliśmy? Ty, wygraliśmy to. On mi... Nie. Tak, nie. Tak, wygraliśmy, dobra, dobra. Ty, to zajebiście. No to grajmy, bo chyba go rozjebiemy nawet w tej rundzie. Nie trzeba tego rozgrywać taktycznie, mi się wydaje. Gram szpiega oczywiście. O, jeszcze manekin. To dwóch szpiegów nawet gramy. Pyk. No, gramy do końca. Bo i tak mamy tą wygraną w kieszeni, w kiermanie. No i wszystko. To taki jest winek. Ja w poprzedniej rundzie zapomniałem, kurczę, rzucić grzyby jeszcze. Tylko się od razu poddałem, no ale... I tak wyszło zajebiście. Ulewny deszcz. No to trochę psuje moje genialne plany. No trochę mnie to psuje genialne moje plany. Moglibyśmy spasować. Dobra, spasujmy no. A będzie o 4 karty, to bez znaczenia. No zjebiemy go w tej rundzie. W ewentualności jakby coś miał, to 5 sekund poczekać na to spasowanie. Tak, żeby mieć pewność, że to wygramy i nie popełnić jakiegoś głupiego błędu. No to ciekawa karta. Azar Javed. Pada nie tylko mocami płomieni, z wielką błogością rzec, można rzec, że ogień stał się częścią jego istoty. Nie znam tej postaci. Wygląda zajebiście. Plaga Katriony. Kurwa, solidne ma te karty, no ale... Samą Keirą bym to wygrał. Że solidne ma. A no właśnie, co on zrobi? Co to była? Co jest jego umiejętnością tego szefa tu? Nic i dalekiego zasięgu? Jeśli suma siły jednostek dalekiego zasięgu wynosi 10 lub więcej?
O kurde. Ej. No nie. No nie. Nie. Ja to kurwa przegrałem? Nie, dobra, bo ja sobie Ciri przywrócę, tak? Tak, no tak. Czy mogę Ciri przywrócić? Dobra, wygrałem, no ale. Ale zagrałem jak totalny głupek. Ale dobra, na szczęście się udało. Karta jest nasza. Tyle. Trzeba zbierać te karty. Każda jedna się. Każda jedna się przyda. A tych kart jest dużo więcej niż oczywiście w oryginalnym gwincie, no bo mamy, tak jak mówię, tutaj nie Wiedźmina, tylko Gwenta Reduxa. Szukam kogoś, kto potrafi wykonać przedmioty według mistrzowskiego schematu. Nie znam nikogo. Przynajmniej tu w mieście. Kiedyś był Hattori, ale on się skończył. Wypalenie zawodowe, rozumiesz. Teraz lepi pierogi, ale nawet nie wiem gdzie, bo nie jadam na mieście. A pokaż mi swoje towary, wariacie. Pokaż mi swoje towary. Ja ogólnie widzę, że niektórzy mają, no na przykład tutaj. Piękny mieczyk, no tylko kurwa za 800 golda bym go musiał kupić. A zaraz będziemy mieli ten nasz, też na, ten nasz wiedźmiński miecz. Ty, ten wiedźmiński miecz nasz będzie gorszy od tego? Czekaj. To jest miecz srebrny. Nie, no nie, będzie lepszy. O kurde, petarda będzie. Chociaż, czekaj, które? Miecz cechu kota, stalowy, srebrny, da nam plus 70. A, no nie, 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 dobra. Jednak to plus 70 obrażeń nam da. Nie, atrapa miecza, broń stalowa, obrażenia obuchowe, wymagany poziom. Nie wiem, czemu to ma taki ten wykrzyknik, nie wiem. Schemaciki. Moce znaków to nie chcemy, bo i tak tego mam kurwa masę. Szanse na zatrucie, gówno. Nie ma tu nic ciekawego. Gówno, nie ma nic. Elfia osełka? Co to jest? Pierwszy raz widzę taki przedmiot. Kawałek bursztynu? W sumie ma nietypowe przedmioty, mam wrażenie. Jest takie dość rzadkie. To co chciałbym tylko zobaczyć, czy on mi jest w stanie zrobić ulepszenia na poziom plus 5, w sensie co dają, ale widzę, że nie. Nie jest, bo chyba mam takie schematy na plus 5, co dają ulepszenia. No i ja byśmy mogli zrobić, ale on mi nie jest w stanie niestety z tym pomóc. Tak mi się wydaje, że mamy. Zaraz tutaj zobaczymy. No są. Plus 10 nawet mamy, o kurwa. Ty, i to się bierze kamień i tego, i procha, i się robi normalnie tego? Ty, to jest jakiś OP giga. A nie, nie, dobra, potrzebuję Glyph Quen. Taki zwykły. I to się łączy w jeden większy. No fajne, to jest fajne. Trzeba szukać tych ulepszeń właśnie, o. O, szansa na podpalenie, plus 5, na zatrucie, plus 5. Petarda jest. A nie jestem w stanie tego wykonać. Ani ten ziomuś też nie był w stanie dla mnie tego wykonać. Dobra, idziemy dalej, bo trochę się zestanlokowaliśmy, jak to mówią. Znaczy, tak się mówi, że się stanlokujesz, czyli właśnie nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, że zastaliśmy się w miejscu, o. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Mogę tu kupić karkóweczkę, rozumiem, to jest jakiś targ. Witam serdecznie. Gdzie tu jest handlarz. Kupiec. Witam wybawcę w moich skromnych progach. A, uratowałem go. Nie pamiętasz mnie, panie, ale ja ciebie owszem. Stanąłeś w mojej obronie, kiedy dwóch rzezimieszków chciało mnie obrabować. Nie pamiętam. A, tak, rzeczywiście. Dałem im to, na co zasłużyli. Od tamtej pory zawsze możesz liczyć u mnie na zniżkę. O, to mi się jeszcze w karty mogę zagrać. Pokaż mi swoje towary. Ociekieńca, wiedźmiński wieczorek? To mi się podoba. Wiśniówka na spirytusie. Kurczę, pokupowałbym i dawaj mnie jeszcze tutaj nalewka z mandragory. Co to jest? Pieczara? Gzip. Tego? Jeszcze raz widzę taką pieczarkę, jak zyba do jedzenia. Szkoda, że nie ma przepisów na gotowanie różnych rzeczy. Przepisy na słodką bułeczkę na przykład. Nie jest jakiś mod, który dodaje gotowanie, ale już kisnym. Nie jest mod, który dodaje w ogóle jedzenie jakby i wodę. Że musimy cały czas uzupełniać wodę i właśnie jedzenie. Ale no nie wgrywałem go, bo...
Może zamiast jedzenia zagramy w karty. Może za 2 lata jeszcze raz usiądziemy do tej gierki i zmodujemy ją tak, że to będzie gra nie do poznania. Bo gra jest prześwietna, to będziemy pewnie co 2 lata nagrywać tą serię z Wiedźmina 3. Tylko ulepszono, ma jakieś nowe rzeczy. Dobra, Królestwa Północy. Kedwańskie wsparcie, czyli balistę możemy tutaj tego wywalić. Dobra, Kaleb. Yennefer. Yennefer bym wywalił, albo Lamberta. O, albo Eskiela, Lamberta. Bez znaczenia. Chyba. Zobaczmy, on gra potwora. Nie, on gra Skojatel. Gra Skojatel, gra Francesco. Zniszcz najsilniejszą jednostkę bliskiego starcia, jeśli suma sił jest 10 lub więcej. Okej. No jest to trochę problematyczne, bo tego więcej niż 10 nie unikniemy. W sensie ta karta wystarczy, żeby on użył tej swojej umiejętności, więc. No nie unikniemy spalenia raczej. Ale na razie grajmy spokojnie. Nie pozwolmy mu na razie użyć umiejętności. O kurde. No dobra, zagrajmy trebusz. Grajmy. Followujmy go, Lambert. Kaleba moglibyśmy zagrać, nie? I on by spalił mu tą 6. Ale my na razie chyba nie chcemy zagrać Kaleba. Zagramy Yennefer. O co mi spali? O kurde. No nie jest dobrze niestety. Nie jest niestety dobrze. Możemy zagrać Kaleba, ale to ostatecznie mi gówno da. Ewentualnie to, co może mi dać, to, że on się podda. Nie, no nic mi nie da, ja się poddaję. Bo żeby nawet potencjalnie wygrać tą rundę, bym musiał strasznie dużo kart rzucić. A nie mamy ich tak, aż tak wiele. Dobra, on gra tą drugą rundę, a nie ma kart. O kurwa. Jednak ma karty. No nie wiem, czy to rzucać, może nie. Nie, bo on mi to spali, to jest bez sensu. Moglibyśmy tego gagatka zagrać, przyzwać balistę. On spacujemy, użyjemy grzyba i wystarczy to? Jebany remis, no. No to Shani, nie no. Shani kogoś przyzwiemy, albo spalimy mu karty. Ale po co? Nie no, bez sensu. To Shani. Shani ważniejsza i przyzwiemy sobie bez znaczenia w sumie. I z powrotem weźmiemy Shani manekinem i spasujemy. No, jeszcze Dijkstra. GG. Chciałem wymyślić jakąś chwytliwą tą. Chwytliwą. Jakieś chwytliwe pioseneczkę, jak Jarek Wasza Runda Nasa, ale nic mi niestety nie wpadło do głowy. Kurwa, kminiłem z 3 minuty. O! Z 3 minuty kminiłem. Potężne 3 minuty, no. Aż kurwa, mózg mi zaczął płonąć. 3 minuty myśleć? Nie wiedziałem, że to jest możliwe. Z normalnego człowieka. Dzięki, ja pokażę, że. A, już patrzyłem, co masz. Królowa Nocy. O kurwa, brzmi fajnie. Kart nie miałeś? Dobra, to lecimy dalej. Dobra, jest tu jeszcze jakiś znaczek nie zapytania, tylko znaczek wykrzyknika? Co? Wykrzyknik po prostu. Jest tu też handlarz. No, co tam masz? Akcesoria magiczne, składniki alchemiczne, eliksiry i tak dalej. Ciekawe. Bo na czarodzieja nie wygląda. No czekajcie. Ani nie wygląda. No niestety raz się na jakiś czas wywala mi kamerkę. Upewniam się, że rzeczy, które zostają po nieszczęśnikach spalonych na stosie, trafią w odpowiednie ręce. Odchiennie kupuję? Nie no, poko.
Same białe kruki w okazyjnych cenach. Uż, kurwa, nie widziałeś mnie. Ten niziołek, co to był za jeden? I czemu zwiał, jak nas zobaczy? Sprzedaje przedmioty, pomaga? Zostawił zupę na ogniu. Gdybym ja ciebie nie zostawił na ogniu, twarzy, miał cię na oku. Idziemy. Kurwa, Geralt to jest gigasadzior. Coraz trudniej, gładko się robi. Ty, to mogę... Tajemniczy handlarz, pokaż to zadanie. To gdzie on jest teraz? A, muszę go znaleźć, tak? Aha, mogę... Mikstura. Niziołek nie kłamał. Zapach się niesie. Odszukaj tajemniczego handlarza za pomocą wiedźmińskich zmysłów. No dobra. Zresztą mamy go zaznaczonego na mapie, tak? To chyba ciężko nie będzie. No witam. Równy z ciebie gość, że mnie nie wsypałeś. I za to należy ci się kolego zniżka. To co, pohandlujemy? Normalnie to bym cię wsypał, tylko to była... Niech będzie. Jebać te kurwy. Zapalą czarodziejów. Proste. Co masz ciekawe? Nie no, ja cię przy życiu zostawiłem, a ty mi jakieś gówno? Fosfor chcesz mi opchnąć? I to jeszcze za taką drożyznę? Roztwór tęciowy? Dobra, jednak chura, nie opłacało się ciebie, wariacie, zostawić przy życiu. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze jest tu coś zadymiarskiego. Jakiś wykrzyknik zadymiarski? Jest jeszcze, kurwa, jeden wykrzyknik. No dobra, już 21 minut robienia wykrzykników. Mówię, jest to ostra dzielnica, tu nie ma łatwo, tak? Tutaj ciężkie czasy nastały. Tu jest niebezpiecznie. To co chcę... O kurwa mać. Wstawaj do walki. Tym razem nie pójdzie ci tak łatwo. Znowu. Bo przyprowadziłeś kolegów? A oni co? Wszyscy pannie Gudce ślubowali? Nie. Ale sprawiedliwiej będzie, jeśli my sam otrzeć na ciebie uderzym. Tak. Boś jest nikczemnik. I żeś mnie podle oszukał. Nie mówiłeś, że jesteś wiedźminem. Nie będę z wami walczyć? Nie mam zamiaru z wami walczyć. A, dobra. Nie pytałeś, a teraz skoro już się tu pofatygowaliście, wstawajcie. Czemu nie? No co się stanie? Możemy najwyżej dostać na dziurę. A my go mamy... Nie no, my ich nie zabijamy, nie? Chyba? Nie no, nie zabijamy ich. Chyba, że ich kurwa jednak zabijamy, ty. O! A, to panna Jagódka wdową zostanie, tak? O kurde, kogo ja się... Z kim ja się biję? A dobra, oni mi pomagają. Poczekaj. Jo, cię kręcę, ja myślałem, że panna Jagódka to... Kurczę, kolego, szkoda mi. Łe. Kurde, ja myślałem, że będziemy, że to się tak nie skończy, że my się będziemy bili, ale tak jak wcześniej, że on się podda, a teraz postanowił ubrudzić się keczupem. Dobra, podnieś. Przeczytajmy, co tam ma. Halo, spacja. Przeczytaj. Moje podróże, czyli dziennik dedykowany najpiękniejszej kobiecie świata. Pannie Jagódce, czemu ja wszystkie decyzje muszę chujowe wybrać? No mogłem się z nim nie bić. Mogłem się nie bić, a stwierdziłem, że będę się z nim bił. No i debil zginął, no i po pannie Jagódce. Przemierzając wioski krainy zwane Welem, głoszę wszem i obec, jak cudowną kobietą jest panna Jagódka. To prawda, głosił. Stawię jej niezmierzoną urodę oraz nieprzeciętne przymioty, jakimi została obdarzona. Sławię jej. Jagódka to bez wątpienia najmądrzejsza, najwyrozumialsza ze znanych mi istot. Każdemu, kto uważa, że jest inaczej, zamierzam udowodnić, że jest w błędzie. Najbardziej upartych i zapiekłych głupców nie omieszkam potraktować moim rodowym mieczem. Nie dalej jak wczoraj na ten przykład natknąłem się na jegomościa, który obściskiwał wywłokę jakąś, mając czelność nazwać ją swoim najpiękniejszym kwiatuszkiem. Rozeźliło mnie to i postanowiłem wytłumaczyć przygłupowi, jak bardzo się myli, ale ten najpierw nie chciał ze mną rozmawiać, a kiedy nalegałem, to uciekł
Zaprawdę, tchórzliwi ludzie mieszkają w tych okolicach. Nie spocznę, dopóki nie przekonam miejscowych o tym, że tylko panna Jagódka godna jest największych komplementów. Może tak, może nie. No nic, no co. No i chuj, jak to mówią. Szkoda trochę, przykro mi się zrobiło, szczerze mówiąc. W porządku chłopak był, zawsze na klatce mówił dzień dobry, do widzenia, a tu jest jeszcze jakiś handlarz. Kurwa mać, ile handlarzy. No z nim też się też nie gadałem. Pokaż co tam masz. Najpierw kupię od ciebie karty, bo je masz. O kurde, nie masz, może wybij. No to dawaj kartę mnie. Trzeba z nim wygrać chociaż raz. Nie, ale na pewno zagrałbym z tobą w winie. Jo, tu komplet kart trzeba zdobyć, wariacie. Dobra, dostałem jakąś kartę. Nie, dostałem kartę jakąś na potwory, więc nawet nie sprawdzam. Dijkstra, medyczka, Jaskier, Gagri. Katapulta. Katapulta chyba można zamienić, nie? Bo ona nic nie robi tak w sumie. No i Yennefer. Taką wymieniliśmy? Zarosza, no i git. Ty, petarda jest talia. No. Kurczę, szkoda, że Wes dobrała. Okej. Chciałbym tego spiega Yonk. Lodowy gigant, cyk. Gramy szpiegów. Szpiegowie są OP. Chyba, że ktoś ma, no niestety tutaj... Manekina to chuj są OP. Jednak manekin psuje tutaj wszystko. Szczególnie, że teraz nie dobierasz dwóch kart, no tylko jedną, więc jeżeli ktoś tutaj zarzuci pana manekina i sobie zbierze tego tego szpiega, no to słabo. Kajan. Właśnie z nim walczyłem, o ile się nie mylę. Czyli ten demon zaklęty w Wiedźmina. Dobra. Powinniśmy to wygrać z palcem. Tak mi się wydaje. Czy my chcemy grać dalej? Chyba kurczę, chcemy. Czy nie chcemy? Możemy zagrać full pod pierwszą linię. W sumie możemy. No, zagrajmy. Ja wierzę, że on teraz stwierdzi, że pas. A nie stwierdził. No to my cyk. No i teraz też musi spasować. Nie ma takiej możliwości. Dobra. Runda wygrana. Kurczę, został mu niestety ten potwór za 8. Manekin się przyda, bo mamy przecież medyczkę. No to w sumie możemy zagrać medyczkę. Możemy zrobić coś takiego i... No i Vernona, nie? Bo ma najwięcej punktów, co nie jak tak. Dawaj. Spróbujemy zagrać od razu tą drugą rundę i się nie pierdzielić. A co robi Gunter? Odrzuca dwie karty i wybiera jedną. Dobra, beznadziejny jest ten Gunter. Kaleba czy chcemy... Nie chcemy Kaleba. Chcemy przywołać za to balistę. Nie wiem zawsze jak to jest z muzyczkami w tych grach. Ale... No nie wiem w sumie, no nie wiem po prostu. Czy to muzyczka jest dobra? Czy to po prostu tak długo gramy w tego Wiedźmina, że ona tyle razy już ją słyszeliśmy, że dla nam się, przynajmniej mi się wydaje, że jest bardzo fajna. Pytanie, czy sama muzyka jest spoko, czy... Czy to, że tak na przykład jak macie w filmie, kurwa, nie jestem w stanie jakoś to powiedzieć po polsku, jak zwykle. Chodzi o to, że jak macie muzykę na przykład w filmach, to pytanie, czy muzyka jest fajna, czy to film był fajny, dlatego wam się podobała muzyka. I nie wiem, czy tutaj jest muzyka fajna, która gra teraz.
Czy to po prostu tyle razy ją słyszeliśmy, że za każdym razem, kiedy ją słyszę, to już po prostu jestem szczęśliwy. Ale nie z tego względu, że ta muzyka jest zajebista, tylko dlatego, że słyszałem ją, kurwa, zbyt dużo razy, nie? Nie wiem. Dobra, dostaliśmy jakąś kartę. Chyba tego zioma, nie? Dostaliśmy. Chociaż nie jestem pewny. No, nic takiego ciekawego, co by było warto tutaj dodać do talii. Zadania. Więc czas wykonać jakieś zadania, albo poboczne, albo zlecenia wiedźmińskie. Ale mi przymuliło nagle, kurde. Albo poszukiwania. Te poszukiwania to ja sobie zrobię na streamach. Zapraszam serdecznie, pewnie, że tak. No to co, może zlecenie byśmy wykonali na 20 poziom. We wsi Zalipie Geralt znalazł nietypowe zlecenie. Pewien myśliwy, zaniepokojony dziwnymi śladami, na które natrafił w lesie, poszukiwał kogoś, kto pomoże mu ustalić, do kogo lub czego należą. No, to wykonajmy to zlecenie. Tak, to jest jedyne zlecenie, które mogę tam w miarę wykonać. To jest tylko 4 poziomy do góry. No to co, wykonajmy, zgarniemy troszeczkę siana, chociaż tego siana mamy całkiem dużo, bo 1,5 kafla. Z czego tysiaka teraz wywaliłem na te. Na to, żebym miał składniki na białą mewę. A właśnie, arenaria mi brakuje. Teraz tych białych, teraz kurwa, nie potrafię tych nalewek z mandragory, już nie potrzebuję ani tych wiśniówek, żeby zrobić białą mewę, tylko potrzebujemy tego kwiatka. Tu jest karczmarz, a ja nie wiem, czy z tym karczmarzem rozmawiałem, czy nie. Wydaje mi się, że skoro tu jest tablica ogłoszeń, to raczej tu byłem, aczkolwiek pogadajmy. Co podać? Oj, chyba nie byłem. A, byłem. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Ale masz karty. Uuu, i to karty, których nie mam. Nie, te mam akurat. Ale tego nie mam. Te mam. Ale i tak kupię. To nie tak. Dobra. Dzięki. Bywaj. Jakieś nowe karty. A one mi się pojawiają, jakie kupuję w lewym? Nie. Nie wyświetlają się. Jakby się wyświetlały w lewym tak samo jak po wygranej, to bym od razu wiedział... Czy jeżeli kupuję kartę, którą już mam, to ona mi się i tak dodaje do talii, czy już nie? Jeżeli jest napisane, że jakby już masz tą kartę, to się nie dodaje. Bo nie wiem w sumie. Wydaje mi się, że jak jest napisane, że już masz tą kartę, to i tak jak ją kupię, to mi się doda i po prostu będę miał 5 takich samych kart. A może nie. Tylko wydaje i wastuje siano. Pokaż, czy masz ten kwiat, który potrzebuję. Masz. To dawaj wszystko, co masz. Bywaj. Bywaj. Ja bym sobie od razu wykonał, kurczę, te wszystkie oleje wyśmienite. Więc widzimy się już na miejscu, bo nie będę was zanudzał robieniem tych olejów. Dobra, więc poulepszałem sobie różne wyśmienite oleje, zrobiłem z 3-4 wyśmienite oleje, z 3-4 różne petardy, no i petarda, i z dwa tutaj eliksirki zrobiłem. Natomiast najważniejsze, co zrobiłem, to i wynalazłem, i znalazłem w ogóle, że mam taką recepturę. To jest jakiś totalnie pojebany eliksir. To jest ten eliksir, który tutaj widzicie, i słuchajcie, co on robi, bo to jest crazy, nie? Efekty zatrucia leczą zamiast zadawać obrażenia. Rozumiesz to? Przecież to nie powinno mieć, taki eliksir nie powinien istnieć. I on trwa przez 3 minuty. Przez 3 minuty możemy spamować gromami, spamować kurwa odwarami, kotami, ulepszonymi gromami, puszczykami kurwa, dekoktami. No nieważne, możemy spamować absolutnie wszystko, na co mamy ochotę, i nic nam się, rozumiem, nie stanie, tylko będziemy się jeszcze dodatkowo leczyć. Wydaje mi się, że Wiedźmin jest tak dojebany w tym momencie, że chyba nie ma chyba miejsca, w którym będziemy mieli problem sobie poradzić z czymkolwiek właściwie. Nie będzie potwora, z którym nie dam rady, nie? No chyba, że będzie na pojebany poziom, ale jeżeli będzie na moim poziomie... Myślę, że nawet tam, gdzie kiedyś, dawno temu, pamiętam, że się zablokowałem kilka razy, z palcem w pupie sobie poradzę. Szczególnie, że oleje, które nakładamy, często one dają nam plus 50 damage'u do zadawania. Mamy taki damage, że to jest koniec. Mamy wszystko, co jest potrzebne. A teraz jeszcze wykonajmy zlecenie, które nazywa się Tajemnicze Ślady. Witam. Ale Gerwardo, ulepszyłem tak, że to jest petarda. La widza.
Musi strasznie wielki, bo tuzin wilków utłukł. Wypruł z nich flaki, ale wszystkiego nie zeszał. Znaczy, ze złości zabija. I ryczy, i wyje po nocach, że strach. Nikt się do lasu pójść nie odważy, choć głodno we wsi. Pomówmy o nagrodzie najpierw. Mógłbym się zająć tym potworem, ale nie za darmo. Głodno we wsi, mówisz, co? Ile chcecie? Dużo, bo głodno, bo mówisz, że głodno jest we wsi, no to ze 360 to jest minimum, nie? Minimum. O! A skąd mamy tyle wziąć? Wy od niedawna w okolicy? Nie widzieliście, jak tu ludzie żyją? O kurde, faktycznie się mocno zdenerwowało. No to 300. Chyba nie ubijemy targu. Dużo chcecie. Ale po prawdzie za taką robotę urwijcie parę koron i umowa stoi. No 280. To już musi być, no ba. Tyle możemy zapłacić. Kurde, myślałem, że skoro to chodzi o wioskę i nie mają co jeść, mówi, że głodna, że głodni. To nam się poszczęściło, żeście do nas zaszli. Powodzenia! Głodnie, ale 60 koron to skurwa dziadzie żydujesz, żeby mi nie dać, chociaż to brzydkie słowo jest. To ja powiedziałem właśnie, nieładnie tak mówić w sumie. Mamy 2022, a nie 2012. W 2012 nikogo by takie żarty... No, nikogo by nie ruszały. Ale teraz to nawet dla mnie, chociaż jestem fanem tutaj czarnego humoru, to nawet dla mnie są dość mocne. Chciałem zobaczyć tylko, czy jest tutaj... O, jest tutaj nadal stópka naszego dzieciaka, którego upolowała jakaś ta... jak to było? To nie była baba wodna, tylko baba cmentarna. W ogóle jakie zajebiste drzewo. Wyobrażacie sobie, że tak kiedyś wyglądało, że szedłeś sobie chłopie na polowanie, wracałeś do domku, tu miałeś chłopie domek i to takie kurwa 300-letni Bartek. Wtedy miał 300 lat, nie? Ale i tak był kurwa potężny. I jo cię kręca. Dąby to są zajebiste drzewa. Dobra, mam przeszukać las i zobaczyć, co to za potwór. A co to jest? Zgaduję, że wilkołak, tak? Skoro wyje po nocach. Chyba tak. No nic, w każdym razie nic, co by nas jakoś mocno przerażało. Ewentualnie leszy? Może być, kurwa, leszy. No, to mi wygląda na miejsce leszego, nie? Takie dęby i tak dalej. Fest na miejsce leszego wygląda. Zostawił sporo futra. A, nieważne. Zapach dalej się utrzymuje. No dobra. Kurwa, chciałem przyszpanować, że tego, że las... Tu, że mam jakąś wiedzę, że w Wiedźmina grałem, nie? Że wiem, o co chodzi, że więcej jest 5. Że widz tutaj nie ogląda tylko jakiegoś randoma, tylko kurwa eksperta. Muszę znaleźć inną drogę. Inną drogę. O, a to? Suchnąć jak gówno biesa. A, to bies jest. Stare i zasuszone. Czyli bestia jest tu już od jakiegoś czasu. Musimy znaleźć inną drogę do środka, czyli bies to jest, okej. Okay. Możemy postawić przynętę na biesa? Bo ja kurwa taką przynętę na biesa mam w ekwipunku i w ogóle mogę taką przynętę zrobić. Ona się znajduje chyba w alchemii, przynęta na czarta. A to czart to jest chyba bies, prawda? A nie, to się robi z łajna biesa. Dobra, to nie mam zielonego pojęcia jednak, o co tu chodzi. Tak, tak, dobra, tu bobki są, rozumiem. Przyjął informację. Wiedźmin, nie musimy się za każdym bobku, kurczę, zatrzymywać. Czyli jak tam nie możemy wejść, to gdzie możemy wejść? No, wyznacznik wejścia, o. No i szybko odpowiedź, no dobra. Wbijam na bombsa i da. O, witam! On nie żyje? Nie no, pewnie żyje, kurczę. No to wyciągam jest. Witam! A nie, ty. Zginął niedawno. Ciekawe, co go załatwiło. Ty, no już mi się... Czekaj, coś zabiło biesa? Strzępki pokrwawionego futra. Ten drugi miał inne umaszczenie. Kurwa, jeżeli coś zabiło biesa, a my ledwo byśmy sobie poradzili z takim biesem. To już mi się ta misja jednak nie podoba. To miała być przechadzka po parku. Eryk mówił, że jest giga koksem w gierkę. Tutaj wszystko ma dla widza przygotowane, każdą rzecz tutaj jest ulepszona i tak dalej. Inny trop. Ślady są za małe jak na biesa. A, czyli coś mniejszego. A co to, bobek znowu?
Oba straciły sporo krwi. Bliźniarz? Nie. To jego ślady. Stoczył długą walkę. To musiał być Czart. Pewnie rywalizował z biesem o terytorium. Czart, trzeba będzie go tu zwabić. No i co? Mówi ekspert? Mówi ekspert, że jest potrzebny tutaj, że będzie potrzebne normalnie tego przynęta, że można wykonać taką na Czarta. Postawić? Mówił. Dobra, rozlej przynętę. Przedmioty fabularne, mam nowy przedmiot fabularny, jasne, tylko nie wiem, gdzie on się znajduje w sumie. Gdzie jest ten przedmiot fabularny? Kurde, gdzieś tutaj będzie, w tych rupieciach? Stare wino tu są, to nie. Gdzie tu będą przedmioty fabularne? Tutaj? Oj, tutaj widzę jeden przedmiot fabularny. A to samo miejsce, to było przedtem. A chyba, że mi już się wrzuciło na tego. A nie, nie wrzuciło się. No kurczę, to... Nowe przedmioty. Tu, no nie, no tutaj to 5 razy przed chwilą patrzyłem. Nie tu. Tu nie. Tu kurwa też nie. Nie, to musi być tu. Może sortowanie? Rzadkość? O, jest. Przynęta na Czarta, dobra. Kieszenie. Dobra, i rozlewamy? Git. Nowy wpis w bestiariuszu, wyjedz! I chodź się kręca, już mi się to nie podoba. Bestiariusz. Wyjedz. Kurwa, by to chociaż jakoś poukładali. Chronologicznie, alfabetycznie. Wyjedz. O, jest! O kurde. Nigdzie na świecie nie ma chyba tyle różnej maści potworów, co Velen. No tam Velen mam przejebane. O, wrażliwe na czarcia purchawka. O, a to mam nawet ulepszoną czarcią purchawkę. Ma to jednak swoje dobre strony. Bestie zmuszone są konkurować o terytorium, więc często zamiast polować na ludzi, walczą same ze sobą. W takiej bratobójczej walce przodkował wyjątkowo silny i agresywny czart, zwany Wyjcem, który w przeciągu kilku zaledwie dni nie dość, że rozszarpał całą watachę wilków, też się zabił znacznie większego od siebie biesa. Rzeczywiście, Wiec był niezwykle groźnym przeciwnikiem. Każdy jego cios mógł okazać się ostatnim. Tylko ciężka zbroja bądź wiedźmiński znak Quen mogły ochronić przed rozległymi obrażeniami. Szczególnie należało wystrzegać się jego szarży, a kiedy tylko to możliwe, atakować potwora od boku. Dobra, tyle przygotowań, no tak naprawdę rozjebię go w 5 sekund. Mówię wam, z tym ekwipunkiem to jest... A ja mam... Kurwa, ja mam nie tu rozlewać, tylko... Dobra, nieważne. Jo, się kręcę, czy muszę teraz chodzić po tym? Na powierzchni, po trawie, normalnie, na zewnątrz? Będę rozlewał gówno biesa? Zajebiście. Gerwar to ma fajną robotę. Zrobione. To powinno go tutaj zwabić. A tu jest jakaś fajna wyspa w ogóle. Kurczę, nie ma tu jakiegoś znacznika zapytania? Tak wygląda, jakby tu... No nie ma. Ale wygląda jakby... Jakby potencjalnie był tam jakiś znacznik zapytania. Taka samotna wyspa, na niej się jakiś domek, coś tego. Może po prostu jeszcze go nie odkryliśmy, tego znaku zapytania. I odkryjemy to później dopiero. Ale mi ciepło w żołądku w ogóle. Nie wiem czemu. Bo widziałem swoje odbicie, aż mi się gorąco zrobiło. Nie czuję to nawet z 5 mil. Yeah. Dobra, chodź, bo już Gerwart mi się daje bies, znaczy ten. Na pewno się. Czart, chodź, bo już. Wystarczy poczekać w jaskini. Z takie głupoty gadam szybko do tej jaskini. To misję w końcu, coś się działo w końcu, bo tragedia. Poczekaj w jaskini, aż zapach przynęty zwabi Czarta. Dobra, czyli rozumiem, że medytację mam sobie pierdolnąć, tak? Czy miałem zejść niżej? No medytuj. Do 8, żeby było jasne. A miałem zejść niżej i mi się automatycznie zrobi, tak? Czekanie. Oczywiście. Czasem trzeba zaufać grze. O kurde. Ale brzydal jebany. Ale jest ranny.
Ale brzydal jebana, on jest ranny. Co kurwa? Zostaw ty, uspokój, dobra, już. Jaskółka. Ale my możemy sobie, kurczę, wszystko walnąć. Cały skład wszystkiego. Szybkie przemeblowanie mikstur jest zrobione w tym momencie, czekajcie. Wyśmienita czarcia purchawka, to na niego jest super. No i wyśmienita gwiazda tańcząca, też będzie OP. Wyśmienita wilga, to od razu sobie łykniemy. Cyk. No i co? Zaczucie eliksirami, regeneracja wytrzymałości? Pewnie, że tak. Żywotność 35? Pewnie, że tak. Grom? Pewnie, że tak. Dobra, mamy cały kurwa skład. Nie ma, chłop nie ma szans, nie? Nie mogę tego zrobić? Aktualny poziom zatrucia? Ej, ale zatrucie miałem kurwa leczyć. To jest trochę mega nie fair, giga. Trochę giga mega nie fair? Tak, trochę giga mega nie fair jest. Nie no, miało być tak, że ja się zatruję specjalnie i to mnie będzie leczyć, a to... Łe, to skamaz jest mega giga. Ale chyba to zatrucie eliksirami wzrasta, mam wrażenie. Albo nie? A nie, spada. Dobra. Ponadto ten wyjazd to jest taki bob. Ja nie wiem, czemu oni to na 20 poziom dali. Czy ja bym go na 10 pokonał. To jest to całe wyzwanie, ale nie no, my, dobra. Bo ja tak gadam, ale my mamy tak dobrze ulepszoną postać. Mamy tyle punktów dane w zajebiste rzeczy, że... No, po prostu jesteśmy silni. Jeszcze tu sobie ulepszymy, cyk. Po prostu jesteśmy kurwa mocni, Gerward. Gerward jest mocny. Nawet miał miecz w środku, ty, w żołądku chyba. Skipuj animację ucinania głowy i pokaż mi, co daje jego głowa w sumie. Ekwipunek. I co dał miecz, który zabrałem, to jest ten miecz. O kurwa, jaki fajny, ty. Lazurowy gniew. Zajebisty mieczyk, ty. Petarda. Zakładam to. Bardzo fajny, podoba mi się. Bardzo drogi i będziemy mogli go fajnie tutaj opędzlować komuś. Opłacało się teraz przyjść. Dobra, nawet nie musiałem używać petard swoją drogą. Pokaż mi, co daje jego trofeum. Tylko gdzie się te trofea znajdują? Gdzie są te trofea? Już zapomniałem, gdzie były trofea. A ja mam założone, ale... Dodatkowe doświadczenie? To nudy. A tu są trofea. To jest płotka, no. Tutaj mam trofea. No to nie, to wolę to dodatkowe złoto, 5%. Rozumiem, że 5% jest ze wszystkiego dodatkowego złota, mam taką nadzieję. Tam był chyba opis. Pokaż. Do siodła, aby otrzymać premię. No to jest tutaj, na siodle. Moja ta. Moje trofeum. Z czego to jest trofeum? To jakiś jęzor jest. Pokaż jeszcze raz. Co to jest? Trofeum z... A, sukuba. To jakiś pęk włosów, tak? I dodatkowe złoto zostaje z tego powodu. Ma to logiczny sens. Żaden. W sumie. No ale co mogą mi innego by dawać? No. Od sukuba to chyba... normalnie knaga plus 5 CM-ów. Chyba tylko to by mogło dawać. Libido plus 100%. No ale w grze to za bardzo by nic nam nie dał. O! Jak zwykle, no. To się kurde nazywa poświęcenie, bo za każdym razem muszę przecież ustawić, włączyć, odłączyć, podłączyć, zdezaktywować, aktywować w OBS-ie i ustawić oczywiście jasność, żeby no była jakoś w miarę oglądalna, żeby było chociaż widać moją twarz, po coś ona tutaj jest. Więc kurczę, jest poświęconko, tak? Dla widza. O. Pozbyłem się czarta, który grasował tak w pobliskim. Tak, dawaj pitong. Walczył z biesem o terytorium i dlatego był taki agresywny. Czart i bies. Co to? Potwory się zmówiły na naszą wioskę? Myślicie, że więcej ich będzie? Nie sądzę, ale rozejrzę się jeszcze po drodze. Dzięki. A tu mam sakiewkę dla was. Wszyscy z wioski się złożyli. Dziękuję. Bywaj. Dobra, jakoś wam to na pewno zmontuję. No ale niestety okazało się, że iż byłem wyciszony, kurczę, i nie zobaczyłem na lewy monitor. I zauważyłem to z 2 minuty później. Nie tak długo, z kolei te 2 minuty to jest.
No ale wystarczająco, żebym no, musiał wam tutaj niestety zmontować ten odcinek. Niestety, bo to nie chodzi o to, że ja muszę montować odcinek, czy że jakoś mi to mega dużo giga przeszkadza. Zresztą nie pierwszy raz, kiedy taki odcinek będę montował, więc nie jest to jakiś wielki, gigantyczny problem dla mnie. Natomiast jakość troszeczkę zawsze traci przy montowaniu. No i po prostu możliwe, że dla widza będzie gorzej. A dla widza? Dla widza to ma być najlepiej. Straż przy domu Trillis. Siema widzowie, słuchajcie, tutaj sobie przerwiemy dzisiejszy odcinek z tego względu, że on był mega, mega długi. Także podzielimy go na dwie części. No bo sobie chciałem przejść tą misję do końca, no i tak musiałem zmontować ten odcinek. Więc tutaj sobie przerwiemy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Możecie zostawić lajka i wpadnijcie na różne inne serie. Wpadnijcie na mój drugi kanał vlogowy, to by było mi super miło. No i co? Niech moc będzie z wami. Widzimy się jutro, godzina 16 zapewne. Trzymajcie się ciepło, jak codziennie.